10 najlepiej sprzedających się gier w historii. 10 Minecraft. Gra komputerowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa Persona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczowi na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Pierwsza publiczna testowa wersja gry została wydana 17 maja 2009 roku. Gra została oficjalnie wydana 18 listopada 2011 roku na komputery osobiste. Dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych gier na YouTubie. Liczba sprzedanych kopii to 112 milionów. 9. Sonic, seria gier komputerowych o niebieskim jeżu o imieniu Sonic w roli głównej produkcji Sonic Team, oddziału firmy Sega. Pierwsza gra z tej serii została wydana na konsolę Sega Mega Drive. W 2017 roku została wydana najnowsza część gry, Sonic Mania. Powstała gra w 1991 roku została sprzedana w podobnej liczbie jak Minecraft. 8. Final Fantasy, japońska seria gier, filmów i mangi z gatunku fantasy. Seria skupia się głównie na grach, które łączą w sobie gatunki fantasy i fantastykę naukową. A w kwestii rozgrywki cechują je rozbudowane elementy charakterystyczne dla japońskich gier fabularnych. Pierwsza gra, wydana w 1987 roku na platformę NES, została zaplanowana jako ostatni tytuł nie mającego wcześniej sukcesów Square. Tytuł odniósł sukces i do dziś został sprzedany w liczbie 115 milionów. 7. Need for Speed, seria gier wyścigowych wydana przez Electronic Arts na konsole i PC, a w 2014 roku wydano także film pod tym samym tytułem. W niektórych częściach serii mamy do czynienia z policją, inne dają nam niezliczone możliwości tuningu samochodów, a niektóre posiadają obydwie te cechy. Samochody są licencjonowane, więc zobaczymy tu m.in. takie marki jak Lamborghini, Porsche i wiele innych realistycznie odwzorowanych pojazdów. Sprzedano dotąd 115 milionów egzemplarzy. 6. The Sims. Komputerowa gra symulacyjna stworzona przez firmę Maxis, a wydana 31 stycznia 2000 roku w Stanach Zjednoczonych przez Electronic Arts. Od czasu wydania sprzedała się ponad 16 milionach kopii na całym świecie, dzięki czemu otrzymała tytuł najlepiej sprzedającej się gry na komputery osobiste w historii gier. The Sims nie posiada zdefiniowanego celu, jaki gracz ma osiągnąć. Gracz ma jedynie za zadanie organizowanie czasu kierowanym przez niego wirtualnym postaciom zwanym Simami i pomaganie im w osiągnięciu ich własnych celów rozwojowych. Z tego powodu gra może potencjalnie toczyć się w nieskończoność. Rozpoczęta w 2000 roku seria trafiła w ręce 175 milionów osób. 5. Grand Theft Auto, czyli kultowe GTA, seria gier komputerowych wydana przez firmę Rockstar Games. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych gier w historii. Każda z części przedstawia inną gangsterską historię, a jednocześnie wszystkie owe historie są ze sobą luźno powiązane. Seria została doceniona za swoje rewolucyjne podejście do tematyki gier i oczywiście rozbudowany świat oraz niesamowicie wciągającą fabułę. Dotąd sprzedano 240 milionów sztuk. 4. Call of Duty, seria gier komputerowych z gatunku First Person Shooter o tematyce wojennej. Początkowo poszczególne gry z serii były skoncentrowane na tematyce II wojny światowej, natomiast od 2007 roku osadzone są w realiach współczesnych. Seria Call of Duty została doceniona przez krytyków i graczy, stanowiąc spektakularny sukces komercyjny, wynoszący 250 milionów sprzedanych egzemplarzy. 3. Pokémon, nazwa serii gier konsolowych firmy Nintendo, tworzonych od 1996 roku. Początkowo wydana na przenośną konsolę Game Boy, seria stała się drugą najbardziej dochodową i udaną grą firmy Nintendo. Po sukcesie gier świat Pokémonów został także zaadaptowany do anime, filmów, mangi, zabawek, książek i te podobne. Aktualnie sprzedano 280 milionów egzemplarzy. 2. Tetris, komputerowa gra logiczna stworzona przez Aleksija Parzytnowa. Pojawiła się na rynku po raz pierwszy 6 czerwca 1984 roku w Związku Radzieckim. Masy, które są zajęte grą, nie zrobią rewolucji, nie? Oryginalna wersja powstała podczas pracy zespołu Parzytnowa w Akademii Nauk ZSRR w Moskwie na komputerze Elektronika 60. Jest to jedna z najbardziej znanych gier komputerowych, posiadająca dużą liczbę różnorodnych wariacji i wariantów. Liczba sprzedanych gier to 495 milionów. 1. Super Mario Bros. Komputerowa gra platformowa stworzona przez Nintendo i wydana w 1983 roku. W grze mogą uczestniczyć jedna lub dwie osoby, w niektórych wersjach do czterech.
Gracz pierwszy steruje Mario, natomiast drugi Luigi. Gra ma porty na konsole przenośne i stacjonarne i jest to najlepiej sprzedająca się gra na świecie. Dotąd sprzedano 528 milionów egzemplarzy. Ranking opracowany na podstawie redbull.com. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!